W mieście Diamentowo organizowany jest teleturniej Mam Talent. Ludzie z różnych zakątków świata prezentują swoje umiejętności, by pokazać, co umieją najlepiej. Jeśli lubisz oglądać Mam Talent, nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. No to co? Miłego oglądania! Do dzieła! I pędem tutaj jadę na moim kładziku, ale superowo, jak struś pędzi wiatr normalnie, zobaczcie tylko! Siemanko Minecraftowi przyjaciele, to ja, Lucky, wasz ulubiony youtuber i właśnie idziemy na kładzie, ponieważ, postanowiłem, że trzeba wprowadzić jakieś nowe zmiany do mojego domu, dlatego też pójdziemy zakupić nowe przedmioty, RTV, AGD, jakieś telewizory, konsole, może kupimy coś nowego, jakąś niespodziankę zrobimy rodzinie, no i sprawdzimy. Dzień dobry, witam serdecznie! Dzień dobry, witam. Czego pan poszukuje? Co mają panu podać? No właśnie zastanawiałem się nad jakimś nowym telewizorem, bo słyszałem, że wyszedł ten, że ma 14 klatek na sekundę i ogólnie jest bardzo dobrej jakości obraz się wyświetla. Tak, dokładnie. To chodzi tutaj dokładnie o ten telewizor. Ja panu go mogę podłączyć, proszę sobie zobaczyć. On jest najlepszy, jaki mamy. Uwaga, podłączam. Pyk! Podłączyć? Chwila, coś tu leci. Leci? O! Ten mam talent! Czujesz, że masz jakiś talent? Przyjdź do nas. Przyjdź co? Mówi, co? Każesz się przed jurorą. Najlepszy mam talent w całym Minecraftowie. Mam talent, oczywiście, że mam. Ej, proszę pana, słyszał to pan? Ja mam oczywiście talentu, to jakaś reklama dotycząca mam talent. Jaki pan ma talent? To jest moja tajemnica, bo jeśli ja panu teraz zdradzę, jaki ja mam talent, to od razu pójdzie pan do tego programu i pokaże pan ten talent. Dobra. Zachowam to dla siebie. Rozumiem. Tutaj ma pan ten telewizor. Jeśli pan go chce, może pan go brać na spokojnie, sobie zamontować go w domu. Wszystkie śrubki są potrzebne. No dobra, damy ci troszeczkę pieniążków dzisiaj. Słuchajcie, pod ostatnim filmem wbiliście tyle łapeczek w górę. Zobaczcie, aż wam się wyświetliło tyle. Dzięki wam za to, bo przez to kupujemy nowy telewizor. Wbiliście dużo łapeczek w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Teraz wbijcie jeszcze więcej. Postarajcie się, jak klikacie czerwony dzwonek, zmyjcie na szary, włączcie powiadomienia. No bo zobaczcie, jakie nowe rzeczy, nowe zmiany wprowadzamy na naszym serwerze. Proszę rzucić mi jeszcze raz ten telewizor. Okej, dobra, poszła wymiana. Dokładnie. To dziękuję bardzo za zakup. Niech telewizor służy. W razie jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Teraz wam pokażę ogólnie coś ciekawego. Miałem jechać w tym momencie do sklepu po siano. Zgubiłem oczywiście swoją przyczepę na siano, ale gdzieś zapakujemy na głowę, bo mam nowego konia, kupiłem nowego konia. Nie uwierzcie, że jest bardzo dużo nowych zmian, dlatego warto oglądać to do końca. Będą niesamowite przygody, już wam zaraz pokazuję. O, tutaj właśnie dostawa. Dzień dobry. Tak jak wczoraj. Tak. Stok siana, proszę. O, tak jak wczoraj. Dziękuję bardzo. O, powiem panu, że tu mój nowy konik to normalnie galopem już potrafi śmigać. Tak, a nauczył się pan już jakichś sztuczek na nim albo coś w tym stylu? Tak. Tylko to zostawię dla siebie. Później zrobię może jakiś występ dla wszystkich mieszkańców tego miasta. Dziękuję za zakup. Okej, to czekamy. No, dzięki za pieniążki, na pewno się przydadzą. To siemka. Siemka. No dobra, no to co? Super, załatwione dwie sprawy, to teraz tylko nakarmić mojego konika, ale na początku jeszcze wrócę do domku i słuchajcie, w ogóle widzieliście tą reklamę? Może, słuchajcie, weźmiemy w tym udział, bo ja mam talent, naprawdę mam talent i wam to udowodnię. Naprawdę mam talent, a może by tak zasiąść na jury? O! Siemka, tata, co? Masz coś dla nas albo coś fajnego? Albo może jakiś porczek? Hej rodzinka, jakbyście normalnie mi czytali w myślach, dziś mam taki niesamowity dzień, że super, cieszę się, że was widzę i normalnie nie uwierzycie, mam coś dla was superowego, uwaga, zróbcie miejsce, Lakuś, zrób tutaj jakieś miejsce. No to możesz tutaj położyć. Pozamiatam, cyk. Pozamiatajcie, no uwaga, dobra i tutaj 3, 2, start. Jaki telewizor! Ale co to? No nie wierzę! Lakuś, idź od razu tam antenę nastawiać, a my tu będziemy ci krzyczeć, czy wszystko dobrze. To ja lecę na drzewo tam do góry, na dach.
Tak, dobrze, leć. To nie byle co, trzeba tutaj ustawić na pewno sterowniki, no. Wgrać płytę. I jak ci się podoba? Dobry rozmiar? No, świetny telewizor, przecież on jest większy ode mnie, widzisz? Na pewno dobry rozmiar. To prawda, to prawda. Dobra, Lakuś. No, przestawiłem. Czekaj, sprawdzimy ten sygnał, sprawdzimy, czy tutaj działa, czekaj. No jeszcze? Leci coś, czekaj, coś się włączyło, czekaj. Dobra. Ej. Co to za magik? Czekajcie. Ja to widziałem. Co? I on normalnie znika króliki? Aha, widzę, no słychać, pytają się. Tak, mamy talent. Co? Ale nie no. Ej, widziałem to. Ej, to jest niemożliwe. Wierzysz w coś takiego, że normalnie króliki znikają? W magię? Ja w to wierzę, bo Ja jestem tak fanem magii, że naprawdę padzia na swojego królika do znikania tu w domu. Naprawdę? W ogóle ten mam talent, co wy powiecie o tym całym mam talent? Co sądzicie? Słuchajcie, chodźcie w kierunku... Może byś wziął, tata, udział w tym? Masz jakiś talent może super skryty? Mam talent! Przecież to nie wiedzieliście? Przecież ja, jak nie wiedzieliście, byłem w sklepie i kupiłem nowego konia, to wy o tym nie słyszeliście? Serio? Ten koń, co tu stoi już od tygodnia, to jest twój? No naprawdę, tutaj sianko dla niego kupiłem i weźmiemy udział. Co wy na to, żebym wziął udział w tym mam talent i zasiadł na jury? Jury. Wow, to naprawdę, to będzie coś cudownego. A pokaż na razie, co tym koniem potrafisz, tutaj masz ten swój tor, tak? No, tutaj mam tor i ci zaprezentuję ci. To jest teraz, będzie teraz szkolenia. O, siemano, mordeczko, czekaj, nasze przywitanie, pamiętaj, nasze przywitanie w skoku, no, raz, dwa, trzy i bum, i bułek z brzucha ci przywaliłem, haha. Bułek obrotek, jak ja cię dawno nie widziałem, nowy łańcuch sobie kupiłeś złoty. Nowy łańcuch, złoty, srebrny, diamentowy, każdego koloru mam, pokaż Laki, co potrafisz, dawaj. Biorę udział w montale, teraz są tu szkolenia. Trzymajcie za mnie kciuki, pokażę wam, co mój kot umie przeskakiwać przez poręcze. Tutaj ogólnie on umie też sam się napędza i wyobraźcie sobie, potrafi czytać ze znaków. Ten koń jest taki mądry? Ten znak stopy się zatrzymał, widziałeś? Ja cię kręcę. Tutaj to może być parkowania, patrzcie, ciekawe czy zaparkuje, ciekawe. O, już prawie, jednak nie zaparkował, widzieliście? Wow. Laki, a może byś wziął udział w tym mam talent, bo teraz już kończą się zapisy, no i wiesz, może ja bym ci tam załatwił jakieś miejsce, co? Co? Już jakie jest miejsce? Po zapisach. Co? Jakie miejsce? No. To ty mówisz, że masz, znasz jury tamtych, co się występuje w mam talent? No ja tam tych kamerzystów znam, ja tam mam przyjaciół w tym mam talent, no i oni by mogli ci załatwić jakieś miejsce, co? Chyba, że się trochę stresujesz, co? Stresuję się, ale dobra, pokazałem wam, jak koń działa. Wezmę udział. Dawajcie, jedziemy już teraz, już się nie mogę doczekać. Chcecie, żebym wziął udział w mam talent? To kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, włączcie powiadomienia. I słuchajcie, lecimy zaprezentować im mój talent. Na pewno. A jeszcze, wiecie co? Ja się zastanawiam, czy wiem co, odkryjemy też... Pewne doświadczenie zrobimy na widzach, bo coś też nie wierzę, że ten magik, który tam prezentował, to czyli aby jego na pewno magia była prawdziwa. Dobra, tutaj już się widzę, kolejki się ustawiają chyba. Kolejki tutaj się ustawiają, tak. Białowieska 34, no GPS mi pokazuje. Idealna ulica tutaj. Trochę się stresuję, aż... Portki mi się trzęsą, słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, bo biorę ze sobą konika swojego. Chodź koniku, na występ musimy iść. Jesteś przygotowany? Pamiętaj, nie stresuj się, będzie wszystko dobrze. Dam ci twoje sianko, proszę bardzo, jedz sobie sianeczko. Zapraszam, bo zamykamy już drzwi, zapisy skończone. Dzień dobry, kim pan jest tutaj? Pan kamera, zapisy już skończone, ja od kolega duży mnie wpisał na listę, teraz występuję, czy kiedy, o której godzinie mam występować? Okej, listę zobaczę, tylko listę zobaczę. Pan się odsunie, ja tutaj wprowadzę konika swojego, bo bez nim będę się bo występować. Bo to do występu. Dobra, no to tak, to ja na liście patrzę tutaj, no i to za 10 sekund pan chyba... Co za 10 sekund? Ja tutaj odłożę, bo ja nie wiem, okej, dobra. Tam magik się przygotowuje do swojego występu. Co tutaj jest? Ja zaraz chyba występuję. Patrzcie, już tam ogólnie widzowie czekają. Za 10 sekund pan występuje. Co to w ogóle jest? Ej. Dobra.
W końcu tutaj zaraz będę występować. Przygotuję sobie tutaj wszystkie swoje króliki. Dokładnie tak. Czy to ten magik, co na reklamie był? Słuchajcie. Dokładnie tak. Przygotuję sobie wszystkie króliki. Ci ludzie myślą w ogóle, że te króliki to wszystkie sobie biorę, tak? A tak naprawdę to one wyskakują spod sceny. Dokładnie tam słyszycie spod sceny. Słyszycie to? Czekaj, ja szybko idę. Ja. O nie, dobra, ja sobie udaję, że tu... Dobra, wsiadam sobie na konika. Jadę sobie na koniku. Proszę pana, kamera, czas, no, akcja. To, kiedy w ogóle to wszystko zacznie? To teraz. To czas, czas start. Akcja. Wychodzi pan. Wow! Czy to ta magia z królikami była? Czy to teraz magik tak, nie tak, powinien tak wejść, bo miał magika przed chwilą tam widziałem. No dobra, wchodzę. Trochę się stresuję, trzęsą mi się portki, trzęsą mi się... Niech pan się nie stresuje, wszystko w porządku będzie. Wszystko będzie dobrze, dobra. Pamiętam, co mam powiedzieć, jak się przedstawić i być miły, być miły, być miły. Wow, jak tu już wchodzę na scenę, dobra, to jury tutaj jest. Okej. Okay. Dzień dobry, witam. Cześć, co ma pan do zaprezentowania do nas? Ja jestem... Jak się nazywasz? Lucky i ogólnie zaprezentuję wam przedstawienie na koniu. Koniem będę jeździć. O, ile masz lat? Dokładnie chodzę do... Ale proszę się nie stresować, na spokojnie wszystko. No dobra, no, mam 19 lat, no. Brawo, tata! Do boju, tata! Przedstaw tam! O! Franek, życz mi powodzenia, jako to jest widowna! Dobrze, widownia. Powodzenia ci życzę! Dobra, to ja mogę już startować, zaczynać? Proszę bardzo, scena jest pana. Okej. Okay. Zobaczymy, co nam tu przedstawi. Proszę państwa, dziś zaprezentuję wam taką sztuczkę, jaką nikt jeszcze nie widział. Koń potrafi skoczyć na dwie kratki do góry i przeskoczyć ten właśnie stok siana. Czy wy coś takiego widzieliście? Juhu, wydaje mi się, brawo, że tylko mój koń coś takiego potrafi. Brawa wszyscy! Wow, uwaga! Naprawdę, i drugi raz. Skok. Uwaga! Tata, a przeskocz przeze mnie! Ja ci pomogę! I teraz sztuczka. Teraz sztuczka pokazowa, uwaga, mój synek brawo się poświęci na to i uwaga, 3-4, sztuczka super, magiczka, super, jaką nikt jeszcze nie widział i uhu! Ale skok, to naprawdę było coś. Ale coś pięknego. Brawo! Tak jest. Dobra, to na tyle, dziękuję bardzo i do widzenia. Myślę, że dobrze oceny mi poszło. Oceny. Wanda, jaka ocena? 6. Tutaj Mirek, jaka ocena? 3. No, w moim mniemaniu tutaj ta ocena to będzie takie 6. Dostaje się pan do następnego etapu. Gratulacje. O, super, super, to dziękuję. To do widzenia. Jest, super, udało mi się, widzisz, koniku? Alfred, widzisz? Nazwałem go Alfred w ogóle. Alfred, chodź tutaj, złaź ze sceny. No, złaź ze sceny, teraz, teraz moje przedstawienie. Witam wszystkich. Co, patrzcie, ten magik wchodzi tutaj na mój talent. Też bierze udział. Czekajcie, zobaczymy, on... Przecież słyszeliście, co on mówi, że niby króliki będzie czarować, zobaczymy. No niemożliwe. Zobaczymy jego sztuczki, co on tak naprawdę potrafi. Jeżeli patrzy... No i widzicie? Zapraszam, proszę pokazać sztuczkę. Proszę popatrzeć, tutaj tak wygląda moja sztuczka. Pokażę wam, jak pojawić królika bez żadnego problemu, bez żadnych... Ceregieli możecie zobaczyć. Abrakadabra, hokus pokus, króliczek znajduje się na scenie. Co? Czekajcie, widzicie, co tam się dzieje? No nie wierzę. Króliki się spawnują. Widzicie? Pełno królików. Chyba coś panu nie wyszło. Ale jak to? Wszystko wyszło tak, jak miało być. Chwila. Chciałbym tutaj znieść skargę. Co ja tutaj widzę? Drogie jury, przepraszam bardzo, tu jakiś system ktoś chciał, ten, ja jestem osobą, która udowodni wam, że to nie była magia, koleś ma na dole ogólnie spawniarkę, że tutaj ktoś miał mu spawnować te króliki. Dobra, ja znikam. 3, 2, 1. Czyżby ty odkryłeś, że on był jakiś ustawiony, ten magik, że ktoś mu pomagał? Drogie jury, chciałbym powiedzieć, że ktoś mu pomagał i to nie było fair wobec mnie, bo ja pokazałem swój talent prawdziwy, a on jednak chciał pokazać magię, jednak to nie było fair wobec całej reszty, która brała w tym udział. Naprawdę? Chciałem zgłosić sprawiedliwość. Brawo, Lucky! Dostajesz od nas Golden Buzzer, czyli taki złoty przycisk.
Złoty przyciec, czyli dostaje się dalej i będę mógł zasiąść na miejscu jury? Będziesz z całą rodzinką, możesz być tutaj, usiąść w jury. 3, 2, 1. Nie wierzę. Konfetti z nieba, ale super. Laki na jury. Wygrałem, mam talent. Laki do jury. Laki do jury, to co jutro z rana, następna edycja, to ja będę prowadzić tą super edycję z rodzinką, ale super, zasiadę do jury. Ej, tata, serio będę mógł z tobą zasiąść tam w tym jury i oceniać ludzi? No oczywiście, wiesz jak to będzie super? Będziemy tak naprawdę sprawdzać umiejętności innych graczy. Wow, ty też już się przygotowujesz, rozgrzewasz się. Ej, posłuchajcie, Laki, to ty, czy ja mogę zdjęcie i autograf? To ty, z tym mam talent, wystąpiłeś z tym koniem, to był najlepszy występ, jaki w życiu widziałem. O, mogłem dać mój występ z koniem. Ziomek, nie ma problemu, pozdrowionka dla ciebie, życzę ci zdrówka. Trzymaj tutaj, dla ciebie mam... No proszę bardzo, to chyba też kawa. Wow. Ja mam cykle foto, jak co? O, dobra. No to pamiątkowe zdjęcie. No to pyk. To fajne. Panie, teraz idziemy zasiąść na jury, to cześć. Wow. Ale jesteś sławny, tata. Ja też to nie wierzę, że widzisz, tylko przez to jury ogólnie i przez to mam talent, naprawdę stałem się sławny. Naprawdę. Ja bym chciał przed tobą wystąpić też, nie? Bo ty jesteś taki, który ocenia. No to poczekaj, to dobra. Ja taką próbę zrobię. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Chciałbym przedstawić tutaj moje ciasteczka. Jestem. O, dobra, to może zaczynamy już, co? Frania, czemu się spóźniłaś? Tutaj mi w podsłuchu w telewizji mam takie słuchawki na uszach i mi podpowiadają, że gdzie jest ta Frania, gdzie jest moja dziewczyna? No i nagle się zjawiłaś, no. Naprawdę? Och, no dobrze, czekaj. Ale już jestem najważniejsza. Makijaż robiłaś tyle czasu i dlatego się spóźniłaś. No dobrze, masz mnie. Muszę jakoś wyglądać fajnie. Dobra, no, racja. Publiczność gotowa, brawa. Przywitajmy, może... Zaraz przywitamy, bądźcie spokojni, cierpliwi. Mam talent, zaraz się odbędzie. Ale super, się cieszę, że nasza rodzinka będzie oceniała tutaj. Dawaj, niech tutaj już wszystko się zaczyna. Kamery włączone, światło przygotowane. Usunę tutaj jeszcze tutaj po poprzednikach. Dobrze. Czas, kamera, akcja. Dokładnie. Akcja start, jury gotowe, cała rodzinka zapraszamy. Gotowa, zapraszamy, oczywiście, że tak. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, jestem dziewczyną i chciałam wam dzisiaj, dziewczyna się nazywa Agatka. Witamy, no Agatko. Witamy. Chciałam wam zaprezentować świat dziewczyn, że mogę się zmienić. Patrzcie, teraz jestem na serwerze od dziewczyn. Postawię sobie serwerze od dziewczyn, drzwi. I patrzcie teraz. Wejdę tam i wejdę chłopakiem. Co? Jak to możliwe? Nie wierzę, na czym to zrobię. Ej, czekaj. No popatrz, jest za drzwiami. Co się stało? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pan budownik się przyszedł tutaj rozebrać cały ten budynek od talent. Dzień dobry. Dobra jest, dobry czart, chodźcie. Dobra, trzymaga, dziesiąteczka. Dzięki. Dziesiątka też, tak myślę, że to jest tak. Najbardziej dobra ocena. I Franek też dziesiątka. Dobra, Franek. Tak. Dobrze, to dziękujemy. Proszę następnego uczestnika. Wow, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało to mam talent. Dzięki. Ale zapomniałam się zmienić w dziewczynę. O jacie. Następna osoba. Witam bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. Proszę się przedstawić. Co ma pan do zaprezentowania? Jestem pan Alfons i dzisiaj przedstawię wam, jak zmieniam się w różne zwierzęta z Minecraft. Serio? Wow. No to pierwsze zwierzę. Zobaczymy. Rozpoznajcie. Ojej, to naprawdę, ona. Uciekajmy, szybko. Ojej, dobra, żartowaliśmy. Bum! Coś następnego. Dobra. Drugie zwierzę. On się umie, potrafi naprawdę zmieniać zwierzęta, patrz. Kucyk pony! Jaki słodziak, jacie! Ale ty jesteś słodziak. Co jeszcze potrafi, no? Ty, super, że... Jeszcze to jest... Moje popisowe wejście, proszę bardzo, zobaczcie. Bum! Creeper? Znów creeper. Creeper, znowu creeper jak zwykły. No dobra, nie. Bum! Co? Ojej, on się przetransportował w 3 razy creepera, jego głowa potrójna jest.
Pan uważa, bo ten tutaj widownia trochę się przestraszy pana. Pan taki ogromny jest i trzy głowy pan posiada. Co pan jeszcze potrafi tą postacią? Ło, jak pan fajnie biega. Ło, ty się przestraszyłeś. Jeszcze potrafię być. Ty jesteś odważna taka, mogłaś mnie złapać za ręczkę trochę. Jestem pobudzić. Skripera takiego trzygłowego na krowę. A powiedz, potrafisz lakiego? Potrafisz jeszcze zrobić lakiego? Nie, to jest niemożliwe. Mnie nie da się zastąpić. Przestań przecież. Ja na kamerę występuję, vlogi nagrywam. No. Oczywiście, wszystko jest możliwe. Już, Marko, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w nowym odcinku. Były, jak głośno powiedziane. Ty serio podobny do lakiego. Ale dał radę na ciebie. Dobra, dyszka niech będzie. No, to dziękuję bardzo. To widzimy się w finale. Dziękujemy. Ogląda nas teraz w tym momencie 3000 ludzi, wiesz? I może jeśli widzowie mają jakieś talenty, niech napiszą, jakie mają talenty i może dostaną się do Mangalem. Wow, może zatrudnimy tutaj widzom. W sumie dobry pomysł. Piszcie widzowie, jaki macie talent, co byście chcieli zaprezentować i urządzimy Mam Talent z widzami. Jeśli wbijecie 8000 łapeczek w górę, dużo subskrypcji i napiszecie, jaki macie talent. Wybierzemy was do serwera. O, to co, jakiś nowy chyba uczestnik tutaj, o, wchodzi. Pa, 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 pa. O, no to jeszcze fikołka sobie walnę. Ojejku, pan uważa. Ostrożnie, witamy serdecznie. Serdeczny jury, witam. Proszę się przedstawić i zaprezentować, znaczy opisać swój talent. Jestem Gabryś i dzisiaj chciałem zaprezentować wam fajny mój talent, który polega na komplementowaniu ludzi. On będzie ci mówił mnie rzeczy, w sumie może być to ciekawe, no. Wow, dobrze wam. Laki to super youtuber. Laki lubię bardzo Lakiego, lubię jego filmiki. Wow, to prawie jak cytat z wiersza jakiegoś był. Piękny poemat. Jaki i... No to był poemat, ja to pisałem cały tydzień. Mi się nie podoba, nie X-a. Dał X-a, no nie. Chwila, Franio, no naprawdę ci się to nie podobało, on mnie chwalił. Mówił miłe rzeczy o mnie, a ty X-a mu dałaś? No, Laki to nie jest prawdziwy talent, bo przecież ja też się mogę pokomplementować. Laki, jesteś fajniusi. Dobra, no dobra, ja daję, moja opinia, 4. No dobra, to do widzenia. Do widzenia, papa. No twoim zdaniem kto tu był najlepszy? Kto zasługuje na wygraną w tej edycji Mam Talent? Myślę, że ciężki wybór. Oceniałbym tą dziewczynę, która wchodzi do serwera dziewczyncego i potrafi się zmieniać normalnie, postacie potrafi zmieniać i ubrania. Dobra, drogą dedukcji idziemy sprościć to uargumentowanie, że wygrywa jedna, jedyna osoba w swoim rodzeniu. Zapraszamy na scenę panią Klementynę z Wrocławia. Zapraszamy. Juhu! Brawa. Ale fajnie, wygrałam. Brawa, serdecznie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Serdecznie witamy i proszę się cieszyć z wygranej. Przechodzi pani do następnego programu, tyle turniej udany. Dokładnie. Pozdrawiam moich przyjaciół, moją całą klasę, 6A, no i całe moje miasto. Wow, super. Czyli górki dolne. I górki dół, dolne i górne, ale super. Jeśli chcecie kontynuację tego odcinka razem z wami, to oczywiście piszcie i wiecie co robić, śmiało klikajcie. No i oglądajcie często, codziennie moje filmy są na kanale, dlatego super filmy oglądajcie codziennie, wbijajcie na kanał. Siemano Minecraftowi przyjaciele! Cześć!